Serdecznie Państwa witam. Dzisiaj 17. część z cyklu 40 powodów, dla których nie jestem i nie mogę być świadkiem Jehowy. Też nigdy nie byłem świadkiem Jehowy, bo takie ciekawe pytanie ktoś mi zadał. Nie jesteś, nie będziesz, ale czy byłeś? No więc informuję, że nigdy nie byłem świadkiem Jehowy. Nie mogę być świadkiem Jehowy i nie mógłbym być w przyszłości, chyba że Bóg kiedyś odbierze mi rozum, jest to możliwe i z jakiegoś powodu, gdy nie będę pokutował za jakiś grzech, może mi odebrać władze umysłowe, zesłać na mnie ostry obłęd, także zostanę być może świadkiem Jehowy albo co gorsza adwentystą dnia siódmego lub może nawet rzymskim katolikiem. Ale dopóki takiego sądu Bożego na mnie Bóg nie zesłał, to przy obecnym stanie mojego rozumu nie jestem w stanie być świadkiem Jehowy i powód 17 brzmi: Biblia nigdzie nie mówi o unicestwieniu, czy to duszy w pośrednim stanie, czy też ciała i duszy w zmartwychwstaniu na potępienie. Czyli to jest powód, dla którego nie mogę być świadkiem Jehowy, 17 powód, dlatego że w żadnym wypadku nie da się tego pogodzić ze Słowem Bożym, co uczą adwentyści dnia siódmego i świadkowie Jehowy. Jest to bardzo poważny błąd, jeżeli ktoś myśli, że dusza i ciało mogą być unicestwione. A jeżeli tak ktoś myśli, że dusza może być unicestwiona, to sprzeciwia się wprost nauczaniu Pana Jezusa Chrystusa, który powiedział, że duszy się zabić nie da. Czytamy o tym w Mateusza 10, rozdział 28, werset. I zacznę od oczywiście tego, co już wcześniej zrobiłem, czyli używając przekładu pisma w wykonaniu świadków Jehowy. I tutaj znajdujemy Mateusza 10, rozdział 28 werset. Pan Jezus mówi tak: i nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz nie mogą zabić duszy, ale raczej bójcie się tego, który może i duszę, i ciało zgładzić w Gehennie. Widać jednoznacznie, że nawet w tym sfałszowanym przekładzie świadków Jehowy jest wyraźnie pokazane, że duszę nie da rady zabić. Nie jest to możliwe. I dla nas ma to bardzo praktyczne konsekwencje, dlatego że jeśli śmierć ciała nie narusza życia duszy, to mamy odpowiedzialność przed Bogiem i jeśli ktoś niepojednany z Bogiem umrze, to pójdzie na sąd i w pełnej świadomości na wieki wieków będzie ponosił karę, jeśli choć jeden grzech ma niewybaczony. Wiemy, że Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty za wszystkie grzechy wszystkich ludzi, którzy do Niego przyjdą z wiarą i ta doskonała ofiara wystarczy dla każdego, kto do Niego przyjdzie. Więc jeśli jeszcze dziś nie masz pewności zbawienia, jeśli jeszcze dziś nie jesteś pewien, że gdybyś dzisiaj umarł, to pójdziesz do nieba, aby być na zawsze z Bogiem, aby być na zawsze z Panem Jezusem, to pokutuj, wołaj do Boga, a Bóg cię uratuje, bo Pan Jezus powiedział: nikogo, kto do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Więc masz pewność, że jeśli przyjdziesz do Pana Jezusa z twoimi grzechami, to one zostaną ci przebaczone, bo Pan Jezus Chrystus złożył doskonałą ofiarę na krzyżu Golgoty za twoje grzechy. Możesz mieć zatem zupełną, niezachwianą ufność w to, że to dzieło, doskonałe dzieło Pana Jezusa Chrystusa, gdzie On w trzech godzinach ciemności stał się grzechem za nas. I skoro On zastąpił ciebie na krzyżu Golgoty, umierając w twoje miejsce, to teraz ty przed Bogiem możesz być tak jakby w Jego miejscu. Jest to tak zwana zasada podwójnego przypisania, czyli Chrystus stał się grzechem za nas, a każdy z nas
może być przed Bogiem sprawiedliwością, sprawiedliwy, tak jakby nigdy nie zgrzeszył, tak jakby nigdy nie popełnił żadnego grzechu, bo wtedy sprawiedliwość Chrystusa jest nam przypisana. I dlatego chrześcijanie w Nowym Testamencie są nazywani świętymi. Świętymi i ja na przykład jestem święty Grzegorz. I ty możesz być świętym, jeżeli uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, jeśli przyjdziesz do Pana Jezusa Chrystusa po zbawienie. Więc nie zwlekaj, to jest podstawowa, ważna rzecz. I tak jak pytaliście mnie, używam Pisma Świadków Jehowy, ale gdzieś tam w filmie poruszyłem kwestię, że podobne niektóre błędy dziedziczą Adwentyści Dnia Siódmego i katolicy. Akurat w tym temacie 17 wspólnie ze Świadkami Jehowy ten sam błąd podtrzymują Adwentyści Dnia Siódmego. Dlatego użyję też jako drugiego przekładu Adwentystów Dnia Siódmego. Czy taki istnieje? No, oficjalnie można powiedzieć, że istnieje, dlatego że mamy taki przekład. Pismo Święte Nowego Testamentu, przekład ekumeniczny. Dlaczego mówię, że on jest przekładem Adwentystów Dnia Siódmego? No więc jak otwieramy tą książkę, to mamy tutaj na samym początku podpisy kilku ważniaków. Na samym dole jest podpis księdza Poloka. Widzimy tutaj kolejne podpisy. I jest to Biblia Adwentystów. Skoro ich najważniejszy przedstawiciel podpisał to. I tutaj mamy podpisy osób z tego zestawienia. Józef, kardynał Glemb, prymas Polski, Kościół rzymskokatolicki, metropolita warszawski i całej Polski, autokefaliczny Kościół prawosławny, biskup Janusz Jagódzki, Kościół ewangelicko-augsburski, biskup Zdzisław Tranda, Kościół ewangelicko-reformowany, biskup Edward Puślecki, Kościół ewangelicko-metodystyczny, biskup Wiktor Wysoczański, Kościół polsko-katolicki, biskup Włodzimierz Z.M. Jaworski, Kościół starokatolicki Maria Witów, prezbiter Andrzej Seweryn, Kościół chrześcijan baptystów, biskup Mieczysław Czajko, Kościół zielonoświątkowy, prezbiter naczelny W. Andrzej Bajeński, Kościół zborów chrystusowych i ksiądz przewodniczący Władysław Polok, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, czyli największe adwentystyczne wyznanie w Polsce, czyli Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, jak najbardziej tutaj jest reprezentowane w tym zestawieniu. Ten dokument powstał w okolicach 2000 roku, tu jest data 2001 rok. Zatem jest to Biblia Adwentystów, skoro ich najważniejszy przedstawiciel jak najbardziej tutaj jest podpisany. Możliwe, że później to odwołali, ale nie słyszałem o tym. I teraz ten fragment Mateusza, 10 rozdział, 28 werset. W tym przekładzie także nie pozostawia żadnych wątpliwości, choć jest to również Biblia Adwentystów i innych, którzy razem z Adwentystami dzielą tyle wspólnego, że razem uważają, że mają wspólną podstawę, żeby się wspólnie podpisywać. I tutaj jest tak. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w Gehennie. Tak widać, że po jehowicku tu jest przekręcony już ten werset pod dyktando Adwentystów Dnia Siódmego i Jehowitów i Świadków Jehowy i innych grup badawskich. Zatem widać, że te pozostałe wyznania pod dyktat Adwentystów przekręciły tą Biblię. I tutaj mimo tego widać wyraźnie, nie bójcie się tych, którzy
Zabić duszy nie mogą. Duszy nie da się zabić. Duszy się nie da zabić. Dlatego nie mogę być świadkiem Jehowy, bo świadkowie Jehowy i adwentyści dnia siódmego uważają, że jak najbardziej duszę się da zabić, że ona jest, nie jest nieśmiertelna, że jest śmiertelna. Jest to fałszywe nauczanie. Drugi fragment, którym chciałbym, żebyśmy się dzisiaj zajęli, to jest 2 Piotra 2:9. 2 Piotra 2:9 w wydaniu tłumaczenia Świadków Jehowy brzmi następująco. To Jehowa wie, jak ludzi przejawiających zbożne oddanie wyzwolić z doświadczenia, a nieprawych zachować na dzień sądu, żeby zostali odcięci. Wyraźnie tu widać, że nawet w tym przekręconym przekładzie jest powiedziane, że jest mowa o zachowaniu nieprawych na dzień sądu. Bardzo ciekawe, prawda? Bo dzień sądu, jak wiemy ze Słowa Bożego, będzie miał miejsce 1007 lat po zabraniu wszystkich wierzących z ziemi. Nazywamy to pochwyceniem, zabraniem. Opisane jest między innymi w Ewangelii Jana 14, rozdział od 1 do 3. Gdzie Pan Jezus w Ewangelii Jana 14, rozdział od 1 do 3 wyraźnie obiecuje, że przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Podobny opis jest w 1 Koryntian 15, rozdział, gdzie jest opisany właśnie ten fakt zabrania wierzących wszystkich do nieba. I 1 Tesaloniczan, 4 rozdział od 13 do 18 wersetu, również mamy wyraźnie pokazane to wydarzenie. I jeżeli teraz mamy tu powiedziane, że ci niesprawiedliwi, nieprawi będą zachowani do dnia sądu, czyli jeżeli na przykład ktoś umarł dzisiaj i dzisiaj nawet by było pochwycenie, to ten nieprawy 1007 lat będzie czekał na dzień sądu. No więc jest to całkowicie sprzeczne z nauczaniem Świadków Jehowy, którzy twierdzą, że jest tutaj śmierć duszy, która następuje zaraz po zaśnięciu ciała. Jest to całkowicie nieprawidłowe rozumowanie. Podobne nieprawidłowe rozumowanie jest obalone przez przekład adwentystów dnia siódmego. Czyli też sięgamy do 2 listu Piotra, 2 rozdział, 9 werset. To wie Pan, jak ocalić pobożnych od doświadczenia, a niesprawiedliwych zachować na dzień sądu, aby ich ukarać. Widać jednoznacznie, że są tutaj wyraźnie niesprawiedliwi zachowani na dzień sądu, aby zostali ukarani. A więc nie ma możliwości, żeby podtrzymywać twierdzenie wspólnie Świadkowie Jehowy i Adwentyści Dnia Siódmego, że jest jakieś unicestwienie. Więc Biblia nigdzie nie mówi o unicestwieniu, czy to duszy w pośrednim stanie, czy też ciała i duszy w zmartwychwstaniu na potępienie. Jest to bardzo ważna przeszkoda w tym, żebym mógł się stać Świadkiem Jehowy lub Adwentystą. Dlatego, że te dwie grupy jednomyślnie, no a pośrednio ci podpisani pod przekładem Adwentystów Dnia Siódmego też zgadzają się tolerować w swoim gronie tego typu nauczanie, skoro wspólnie mają wspólny projekt religijny, jakim jest przekład Pisma Świętego. Zatem nie ma możliwości, żebym którąkolwiek z tych grup mógł mieć jako swoje wyznanie i przestrzegam każdego w uczestniczeniu w jakichkolwiek religijnych rytuałach, gdzie którakolwiek z tych grup bierze jakikolwiek udział, bo jest to całkowicie przeklęte przez Boga uczestniczenie w tego typu towarzystwach. Jest to obrzydliwe.
I teraz kolejne miejsce to jest Mateusza 25:46. Mateusza 25:46. Najpierw z przykładu świadków Jehowy. I odejdą w wieczne odcięcie, prawi zaś do życia wiecznego. Widzimy tutaj, gdy Pan Jezus po 7 latach od pochwycenia wróci na ziemię, żeby sądzić, to widać, że tutaj będzie sąd między owcami a kozłami, między narodami. I teraz, jeżeli widzimy jednoznacznie, że jeszcze 1000 lat przed sądem Białego Tronu, przed sądem tak zwanym ostatecznym, jest powiedziane, że oni, ci ludzie, odejdą w wieczne odcięcie od Boga, wieczne oddalenie od Boga, lub pokazuje przekład Adwentystów Dnia Siódmego, Mateusza 25:46, Mateusza 25:46, i pójdą ci na karę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Jednoznacznie widać, że ta kara, żeby była wieczna, nie ma nic wspólnego z teorią o unicestwieniu. Śmierć ciała nie narusza życia duszy. Śmierć ciała nie powoduje, że dusza umiera. Jest to całkowicie niebiblijne twierdzenie tych, którzy twierdzą, że dusza jest śmiertelna. I kolejne miejsce to jest Marek, 9 rozdział, 43 wiersz. Znowu z chrześcijańskich pism greckich w przekładzie Nowego Świata. Marek, 9 rozdział, 43 werset. I gdyby cię gorszyła twoja ręka, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie wejść do życia kalekim, niż mając dwie ręce pójść do gehenny w ogień nieugaszony. Jednoznacznie widać. Jeżeli by było unicestwienie, ten fragment jest kompletnie pozbawiony swojego przestrachu. Bo czemu mam ucinać sobie, załóżmy, że jakiegoś bezbożnego mamy, który idzie, nie będzie w niebie. To czemu ten bezbożny ma sobie ucinać rękę, bo inaczej co? Bo inaczej co? Bez sensu. Natomiast jeżeli jest wieczna kara w nieskończonych męczarniach w piekle, tak jak wiemy z Pisma, że jest, to wtedy ma to sens. Gdyby cię gorszyła twoja ręka, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie wejść do życia kalekim, niż mając dwie ręce pójść do gehenny w ogień nieugaszony. Właśnie dlatego, że mając te dwie ręce, w tym jedną, która cię gorszy, być może jesteś złodziejem, być może jesteś lubieżnikiem, to wtedy lepiej stracić wzrok. Być może niewłaściwie używasz nosa, to lepiej stracić węch. Być może inny jest tutaj powód. To jest to jednoznacznie pokazane, że jeśli nie porzucisz tego grzechu związanego z twoją ręką, nie porzucisz tego grzechu związanego z twoim okiem, nie porzucisz tego grzechu związanego z twoim nosem, to pójdziesz na kaźń wieczną do gehenny. I tam będzie dręczenie dniem i nocą na wieki wieków. Natomiast świadkowie Jehowy, pomijając ten werset, i adwentyści dnia siódmego, przekręcając ten werset w ich interpretacjach, mimo że w przekładzie ten werset tak samo mocno o tym mówi, błądzą, mylą się. Więc te ekumeniczne kościoły, będące wspólnie z adwentystami Dnia Siódmego w jednym worku, czyli Kościół Zielonoświątkowy i Adwentyści Dnia Siódmego, Kościół Zborów Chrystusowych i Adwentyści Dnia Siódmego, Kościół Chrześcijan Baptystów i Adwentyści Dnia Siódmego, Kościół Starokatolicki Maria Witów i Adwentyści Dnia Siódmego, Kościół Polsko-Katolicki i Adwentyści Dnia Siódmego, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny i Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Kościół Ewangelicko-Reformowany, tak zwani kalwiniści, i Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, Kościół Ewangelicko-Augsburski, czyli tak zwani luteranie,
i Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Kościół autokefaliczny, Kościół Prawosławny i Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Kościół Rzymskokatolicki i Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Wspólnie działają w tym jednym klubie i mają razem tolerancję na swoje wzajemne nauczania. W tym zaprzeczenie przez adwentystów wyraźnego nauczania z Marka 9:43. Jeśli twoja ręka prowadzi cię do grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie, abyś zyskał życie, będąc ułomnym, niż mając obie ręce, poszedł do gehenny w ogień nieugaszony. I tutaj jest jednoznacznie pokazane, że skoro mamy takie pouczenie, na przykład z pierwszego listu do Koryntian, 6:16, kto się łączy z nierządnicą, jest z nią jednym ciałem, to lepiej jest ci odciąć swój jakikolwiek kontakt z którąkolwiek z tych grup, niż być uznanym przez Boga za złączonym razem z wszeteczniczcą adwentystyczną, która takie fałszywe nauki podtrzymuje. Będąc w kontakcie z jakąkolwiek z tych grup, nie możesz powiedzieć, że się utrzymujesz nieskalanym przez świat. A prawdziwą pobożnością w oczach Boga jest to, żeby zachowywać siebie nieskalanym przez świat. Mówi o tym Jakuba. List od Jakuba. Jest to zaraz po liście do Hebrajczyków. Pierwszy rozdział. 26 i 27 werset. Jeśli ktoś uważa, że jest religijny, a nie kontroluje swego języka, lecz oszukuje samego siebie, tego religijność jest bezwartościowa. Religijność czysta i bez skazy przed Bogiem i Ojcem polega na tym, aby się troszczyć o sieroty i wdowy w ich niedoli i zachować samego siebie nieskażonym przez ten świat. Więc tutaj widzimy świat religijny związany z tymi wyznaniami, które wspólnie, mimo tak wyraźnego fałszu w adwentyzmie, który zaprzecza Panu Jezusowi, ucząc, że aniołkiem jest Pan Jezus, aniołkiem Michałkiem, czyli głosi innego Chrystusa, mimo to te wszystkie religijne grupy wspólnie ręka w rękę sobie współpracują, dlatego że to nie jest dla nich ważne, kim jest Jezus. Oni już dawno Jezusa porzucili. Jest to całkowicie nieistotna postać w ich religijnym postępowaniu. Więc są całkowicie skalani przez świat wszyscy, którzy jakikolwiek związek z którąkolwiek z tych grup mają. Bo razem z adwentystami i świadkami tolerują błąd, że Jezus jest aniołkiem albo że dusza jest śmiertelna. Zamiast jednoznacznie te grupy odseparować, to oni z nimi współpracują, z adwentystami. I kolejna rzecz, język. Jak można tolerować wypowiedzi tego typu, które pozwalają na ujednolicenie się tej teologii tychże grup? No więc jeżeli ty, będąc w którejkolwiek z tych grup, masz cokolwiek z tym wspólnego, to czym prędzej się odseparuj dla twojego dobra, bo Bóg powiedział, kto się łączy z wszetecznicą, jest z nią jednym ciałem. Jesteś jednym ciałem z wszetecznicą, jeśli jesteś w którejkolwiek z tych grup. I kolejne wezwanie z 2 Koryntian 6:17. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan. Jest to wezwanie Pana. Wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan. To jest 2 Koryntian 6:17. W nawiązaniu do tego odcinka musimy stwierdzić, że nikt, kto poważnie traktuje Pismo Święte, nie może być świadkiem Jehowy. Jest to powód 17. Mój 17 powód, dlaczego nie jestem i nie mogę być świadkiem Jehowy. Biblia nigdzie nie mówi o unicestwieniu
czy to duszy w pośrednim stanie, czy też ciała i duszy w zmartwychwstaniu na potępienie. I dlatego nie mogę być ani Adwentystą Dnia Siódmego, ani Świadkiem Jehowy. Ani nie mogę być członkiem którejkolwiek z tych grup, które współpracują, czy to z Adwentystami Dnia Siódmego, o których dzisiaj trzeba było wspomnieć, ani z żadnym z tych kręgów, które tolerują którąkolwiek z tych grup w swoich kręgach. Więc jeśli w jakimś kręgu nie ma adwentystów, ale są na przykład członkowie któregokolwiek z tych pozostałych elementów, to też należy się oddzielić. Jest to jednoznaczne. Nie możesz mieć jakiegokolwiek kontaktu z nimi, jeżeli chcesz uważać, że zachowujesz siebie czystym od zanieczyszczeń świata religijnego. Czyli jeśli jesteś w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego, Kościele Zborów Chrystusowych, Kościele Zielonoświątkowym, Kościele Chrześcijan Baptystów, Kościele Starokatolickim Mariawitów, Kościele Polsko-Katolickim, Kościele Ewangelicko-Metodystycznym, Kościele Ewangelicko-Reformowanym, Kościele Ewangelicko-Augsburskim, Autokefalicznym Kościele Prawosławnym, Kościele Rzymskokatolickim lub wśród Świadków Jehowy, to pamiętaj, kto się łączy z Wszetecznicą, jest z nią jednym ciałem, 1 Koryntian 6,16. I dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, 2 Koryntian 6,17. Dziękuję bardzo za uwagę. To był 17 odcinek serii 40 powodów, dla których nie jestem Świadkiem Jehowy. I jeśli masz jakiekolwiek pytania, możesz do mnie napisać. Czytaj Biblię, skrytka pocztowa 31, Ostrzeszów 63500. Telefon 791-214-963. Możesz też do mnie napisać SMS-a lub e-maila czytaj.biblię, tak zwana małpa, onet.pl. Jeśli masz ochotę otrzymać Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, to chętnie się z Tobą podzielę. A jeśli już przechodzimy do reklamy, to mogę Ci sprezentować tego typu kalendarzyk. Jeszcze trochę ich mam. Lub tego typu kalendarz. On jest na 12 miesięcy. Format około A4. Moim życzeniem jest rozdać je przed końcem roku, ewentualnie jeszcze w styczniu najpóźniej. Dlatego jeśli zdążysz przed końcem grudnia napisać, to jest pewna szansa, że je dostaniesz. I takie kalendarze do tej pory od kilkunastu lat mam co roku, więc jeżeli nawet na edycję tegoroczną się nie załapiesz, a masz życzenie dostać tego typu kalendarz, to pisz, czytaj Biblię, skrytka pocztowa 31 63 500 Ostrzeszów. Niech Wam Bóg błogosławi.